martwi mnie stan oświaty i martwi mnie nie od roku, od dwóch, ale co najmniej od 20, ponieważ patriotycznym obowiązkiem każdego rządu jest zapewnienie jak najwyższego poziomu edukacji. Natomiast przez te wszystkie lata fundowano nam ciągle jakieś nieprzemyślane reformy, wprowadzane chaotycznie. I przykładem tego jest właśnie ten rok szkolny, gdzie rodzice oraz dzieci w ogromnym stresie oczekiwały na to, czy zostały przyjęte do szkoły średniej. To dokładnie efekt tego, że nikt nie przemyślał, ile tych dzieci będzie starało się do szkoły, jak długo trwa okres nauki. My jako Polska 2050 mamy przygotowany program dla edukacji, program dla przyszłości. Chcemy go wprowadzić spokojnie, rozważnie, w sposób przemyślany, żeby edukacja była jak na najwyższym poziomie. Pensje nauczycielskie nie pozwalają obecnie mówić o tym, że zawód nauczycielski jest zawodem prestiżowym, a powinien być. Zawsze takim był i takim powinien być. Dlatego my dzisiaj tu przychodzimy do Państwa z propozycją szkoły na szóstkę. Polskiej szkoły na szóstkę i chcemy Państwu przekazać nasze 6 kluczowych postulatów w tym zakresie. Po pierwsze, to już wspomniane pensje. Naszą obietnicą, naszą gwarancją jest to, aby nauczyciel już na start zarabiał przynajmniej średnią krajową. Obecnie nawet nauczyciel dyplomowany w swoim podstawowym wariancie nie ma takiego wynagrodzenia, a to każdy nauczyciel powinien być tak wynagradzany, tak jest w krajach, które mają najlepszy system edukacji. Więc po pierwsze, średnia krajowa na start dla każdego nauczyciela. Po drugie, tutaj ciepły posiłek dla każdego ucznia. To jest rzecz fundamentalna, którą każda szkoła, przede wszystkim z uwagi na kwestie socjalne, ale też po drugie na to, że badania, biologia wskazuje na to, że organizm ucznia musi mieć dłuższą przerwę i też się posilić w trakcie nauki, aby ona była bardziej efektywna. To jest zadanie państwa polskiego i to jest także nasz priorytet. Po trzecie, płynny angielski po podstawówce. Nie ma obecnie prawie żadnego tak ważnego aspektu nauczania, jak właśnie nauczanie języków obcych. Po czwarte, szkoła 4K, czyli to są nasze priorytety w nauczaniu. Kreatywne myślenie, kooperacja, komunikacja i to krytyczne myślenie. To są te kompetencje, których nasza szkoła powinna dzisiaj uczyć. Po piąte, psycholog w każdej szkole oczywiście. To jest jedna z gwarancji, która dotyczy całego systemu ochrony zdrowia, ale także w naszych szkołach pokazują to statystyki. Z roku na rok mamy coraz więcej prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. W ciągu ostatnich 2 lat ten wzrost jest o ponad 150%. To musi się zmienić. Każda szkoła musi oferować pomoc psychologiczną i także taka jest nasza gwarancja. I wreszcie odchudzenie podstawy programowej jako nasz 6. postulat. To jest rzecz fundamentalna. To mówią o tym wszystkie badania, że obecnie nie powinno się wrzucać jak najwięcej wiedzy, jak najwięcej do podstawy programowej, aby z nią gonić i nigdy z nią nie zdążyć tak naprawdę do końca roku. Tylko właśnie dać narzędzia dzieciakom, dać narzędzia młodzieży, dzięki którym będą przez całe życie mogli w łatwy dla siebie sposób uczyć się uczyć.